Chrystus zszedł z krzyża i dokonał pomsty na swoich wrogach i założył wielkie imperium na gruzach Imperium Rzymskiego. W tej książce scen seksu nie ma w ogóle. Ten bohater na samym początku, bo ja to pamiętam, on miał być bardziej bezwzględny, miał być bardziej przechylony jednak w stronę mroku, a w tej chwili, taki jaki on się wykreował, on jest po prostu różny. Nie mogę uwierzyć, że napisał pan coś takiego. Bo wiecie, mili moi, co jest groźne dla każdego, kto składa wielkie obietnice? Oczywiście to, że okażą się bez pokrycia. No bez jaj, no w Polsce na przykład. Każdy czytelnik może sięgnąć po moją książkę i przeczytać ją bez takiego myślenia o rany. Ja w ogóle nic z tego nie rozumiem, a co było w poprzednich tomach? Informacje o działaniu kontrwywiadu bardzo rzadko przedostają się do wiadomości publicznej. Dlatego niniejsza książka to doskonałe i unikatowe źródło informacji. Ujęcie historyczne jest najlepszą metodą do przedstawienia kwestii zazwyczaj ukrytych przed opinią publiczną i mediami. Kup książkę w przedsprzedaży na fanbook.store. Dzień dobry, szanowni państwo, w studiu Fanbook TV dzisiaj Jacek Piekara i Miasto Bożego Słowa, czyli Inkwizytor, powraca w doskonałej formie, jak państwo widzą. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Bardzo się cieszę, że mogę gościć. Ja się bardzo cieszę, bo ja czekałam na tego Inkwizytora i cieszę się, że jest i że jest opasły i jest co czytać. Długo pan nad nim pracował? Dość długo, z tym, że na szczęście, jeśli chodzi o serię inkwizytorską, to kwestia jest taka, że ja znam tego bohatera, znam świat, w którym się poruszam, więc to jest o wiele łatwiejsze pisanie niż pisanie o czymś kompletnie nowym, o nowych bohaterach, którym trzeba wymyślić nowe postępowanie, nowe emocje, nowy styl wyrażania się, o nowym świecie, któremu trzeba stworzyć, no, powiedzmy, taką nową mitologię. Jeżeli jestem w serii inkwizytorskiej, to jakby wracam na stare śmieci. Ja tam już wszystko znam, wszystko wiem i mogę się dość swobodnie poruszać i tak samo dobrze znam bohatera i to jest dla autora bardzo ważne, żeby autor wiedział, jak bohater reaguje w pewnych sytuacjach, jak się zachowuje. No dużo łatwiej wtedy książkę i dużo szybciej się pisze dzięki temu. To jest samodzielna opowieść. Nie zawsze tak było z pana książkami w tej prawie serii, zawsze, prawda? Prawie zawsze. A te ruskie błota, gdzie pan wypędził Tak, ruska trylogia rzeczywiście była takim wyjątkiem, jeśli chodzi o cykl inkwizytorski, bo ją trzeba było czytać w kolejności, ponieważ stanowiła całość fabularną i tam po prostu akcja następowała. Drugi tom był kontynuacją pierwszego, trzeci był kontynuacją drugiego i pierwszego i rzeczywiście nie można było tego czytać, nie zachowując kolejności. Natomiast we wszystkich innych moich książkach jest tak, że generalnie mówię, każda z nich jest autonomiczna, można ją czytać samą. Natomiast dobrze jest znać inne książki, ponieważ odnajduje się czasami więcej różnego rodzaju smaczków. Na przykład powiedzmy sobie tak, że czytelnik pamięta z innych książek, że bohater zachowywał się w sposób X. A kiedy czyta bohatera, jego wspomnienia, to okazuje się, że bohater mówi, że zachowywał się w sposób Y, ponieważ swoją przeszłość nieco zmienia i nieco na przykład pokazuje się w bardziej pozytywnym świetle, niż to było w rzeczywistości. No i takie rzeczy rzeczywiście umieszcza, bo każdy z nas taki jest, prawda? Kiedy opowiadamy o swojej przeszłości, to raczej chcielibyśmy ją czy upiększać, czy heroizować, a niekoniecznie opowiadać tak, jak było naprawdę. Ja myślałam sobie, że zrobił pan taką właśnie książkę, dlatego że to taki ukłon w stronę młodego, nowego czytelnika, którego pan w nowym wydawnictwie chce pozyskać zapewne także. Czyli że jaką? No, chodzi o to, że ma nowe wydanie w nowym wydawnictwie, pierwsza książka, a więc jest szansa, że pozyska pan takich czytelników, którzy do tej pory o Jacku Piekarze, jeśli to możliwe, nie słyszeli. Że autonomiczne... Nie, ja bardzo tutaj staram się przestrzegać właśnie tej reguły, która mówi o tym, że każdy czytelnik może sięgnąć po moją książkę i przeczytać ją bez takiego myślenia o rany. Ja w ogóle nic z tego nie rozumiem. A co było w poprzednich tomach? Dlatego, że wiem, że
coś takiego bardzo ogranicza rynek czytelniczy i ja sam, kiedy na przykład widzę, powiedzmy sobie, że opis jakiejś książki mi się podoba, że podoba mi się tytuł, ale nagle czytam 7 tom sagi jakieś tam i myślę sobie, o nie, kochani, to na pewno czegoś takiego nie kupię, bo musiałbym przedtem przeczytać 6 pierwszych tomów. Także sam dlatego też nie chciałem nigdy, żeby wydawnictwo numerowało, na przykład pisało 6., 7., 12. tom sagi Inkwizytor, ponieważ uważam, że każdy z nich jest autonomiczną, odrębną częścią i można czytać go samodzielnie. Czy zgodziłby się pan z taką opinią a propos Miasta Słowa Bożego, że to jest 100 stron chędożenia w luksusach i atłasach po to, by rozpoczęła się właściwa akcja? Nie, to u mnie w ogóle jest tak, że ludzie często zwracają uwagę na kwestie seksualności, a tymczasem u mnie, tu w tej książce scen seksu nie ma w ogóle. Są sceny z pewnego rodzaju seksualności, kiedy bohaterowie o seksie na przykład mówią, albo wiadomo, że seksowi się oddają, ale to nie jest opisane. Natomiast mam nadzieję i zdaje się, że robię to na tyle dobrze, że pamiętam, że kiedyś jeden z recenzentów napisał, że o mojej 400-stronicowej książce, że pełno jest w niej seksu. Tam rzeczywiście był seks odpisany, było go półtorej strony. Półtorej strony na 400, a recenzent akurat wyłapał tylko to. Także tu bardziej pytanie o to, co wyłapał recenzent i co jemu bardziej tutaj do głowy przyszło, niż to, co ja napisałem. Tak samo staram się unikać i w tej książce tego nie ma w ogóle. Nie ma na przykład scen tortur, czy scen jakiegoś dręczenia. Natomiast jest tylko scena, w której główny bohater grozi komuś, że zastosuje wobec niego tortury i opowiada mu, w jaki sposób to będzie wyglądało. I jakby sama ta opowieść i samo przeświadczenie głównego bohatera, że jest w stanie to zrobić, wystarcza, żeby zmusić kogoś do współpracy. Ja bardzo lubię wyciągać, znajdować morał w książkach, nawet w takich, w których morału nie ma, ale tu według mnie jest i ten morał brzmi następująco, nie wiem, czy pan potwierdzi, że idealistów należy trzymać z dala od ludzi, nie dawać im żadnej władzy, prawda? No tutaj rzeczywiście mamy w książce, ponieważ tutaj jest jakby kilka wątków fabularnych, ale jednym z ważnych wątków jest rzeczywiście idealistyczny przywódca, który chce stworzyć idealne społeczeństwo i idealnego człowieka i chce tak naprawdę... Bardzo dobre ma pobudki, chcę, żeby wszyscy ludzie byli życzliwi jeden w stosunku do drugiego, żeby powiedzmy sobie środki produkcji, środki własności produkcji, dobra materialne były równo rozdzielone. No, ma takie socjalistyczne podejście do życia, mimo że jest duchownym, w tym rozumieniu starych, dawnych, dobrych socjalistów, którzy chcieli, żeby świat był rzeczywiście sprawiedliwy. No poza tym walczy z alkoholem i uważa, że alkohol jest czymś, co doprowadza społeczeństwo i cywilizację do zguby, a poza tym zabiera ludziom cenny czas, który mogliby poświęcić na coś innego. No i oczywiście, jeżeli ludzie nie chcą sami z siebie być na tyle dobrze, żeby takie społeczeństwo zbudować, to on musi odpowiednio silną ręką zadbać o to, żeby takie społeczeństwo powstało. Ja generalnie pokazuję go sympatycznie, jako sympatycznego człowieka, jako człowieka wielkiej wiary i wielkiej takiej chęci zmieniania świata. No natomiast jaki świat jest, taki jest i pewne zbyt usilne próby przekształcenia go no nie wychodzą rewolucjonistom, aczkolwiek no trzeba przyznać, że czasami w naszej rzeczywistej historii powychodziły, bo weźmy chociaż Mahometa, który wprowadził zakaz picia alkoholu w środowisku, które podobno było zalkoholizowane do głębi, ponieważ z tego, co przynajmniej czytałem, jak to wyglądało, że Mahomet piętnował swoje środowisko i swoich krajan, że są ciągle pijani. Więc udało mu się, prawda? Udało mu się rzeczywiście w religii muzułmańskiej, w islamie, alkohol jest niedopuszczalny i udało mu się aż tak zmienić społeczeństwo, że z tego alkoholu zrezygnowało. No podobnie udawały się pewne zmiany społeczeństwa, może już nieco mniej
może w nieco bardziej ograniczonym zakresie, ale udawały się na przykład angielskim purytanom, którzy też zupełnie wbrew wszelkim trendom poszli i dążyli do takiej absolutnej prostoty społeczeństwa, także tacy rewolucjoniści istnieli w naszej rzeczywistości. Jak opowiada pan tu o Mahomecie, zaczynam w inny sposób patrzeć na jego ucieczkę i powody tejże ucieczki. Natomiast ja myślałam, że tutaj opisany przez pana Przeor del Monte tak naprawdę wzorowany jest na Savonaroli. Że to ta postać pana inspirowała do stworzenia. Tak, tu w ogóle na początku, to rzeczywiście na początku miało to być jeszcze bardziej Savonarola, jeszcze bardziej odwołujące się do tego bohatera naszej rzeczywistości. I miał być ten bohater, ten przeor, miał być osobą taką twardszą, bardziej demoniczną, bardziej może kategoryczną. Tak naprawdę powstał mi człowiek, który jest dużo łagodniejszy niż Savonarola był w rzeczywistości i dużo mniej fanatyczny też. Natomiast tak, to słuszne spostrzeżenie, że tutaj na Savonaroli brałem przykład. Później też właśnie myślałem o tym, jak powstawał protestantyzm, jak powstawał islam, ale też protestantyzm ze swoją wizją czystego kościoła, kościoła nieskorumpowanego, to tutaj w mieście Słowa Bożego widzimy to samo. To pragnienie, żeby kościół pozbył się swoich skandali, żeby pozbył się korupcji, żeby był skierowany do ludzi i służył ludziom, no to wszystko w tej książce odnajdujemy. Takie marzenia protestantów. No protestantom jak to się udało zrealizować, tak się udało. Nieszczególnie, ale próbowali. Ja zawsze lubię też śledzić, jak czytam książki, jak wpływa rzeczywistość na to, co... W końcu stworzył pan historię alternatywną, świat alternatywny, religię alternatywną, o czym za chwilkę jeszcze porozmawiamy, ale myślę, że rzeczywistość ta społeczna, która nas otacza tutaj, rzutuje na to, co pan pisze. Jak cofnę się o jedną książkę do tyłu z tego cyklu, ten Płomień i Krzysztof IV, tam jak to czytałam, pomyślałam sobie tak, Jacek Piekara opisuje rząd światowy w Davos. Ten klasztor Ramsilas dokładnie się na tym wzorował. Tak właśnie było? Nie, to akurat o tym nie myślałem. Może ta grupa władców rządzących światem, tak? To rzeczywiście o tym nie myślałem, a to też taki, można powiedzieć, tajny rząd, szare eminencje, które poruszają tymi marionetkami gdzieś w zaciszu swoich gabinetów. Ale ja bardzo lubię się odwoływać, zostawiać takie ślady odwołujące się do naszej cywilizacji, do naszej rzeczywistości, do naszej współczesności. I w tej książce po raz pierwszy te ślady tłumaczę czytelnikowi, bo zwykle zostawiałem te ślady bez tłumaczenia, żeby kto zobaczy, ten zobaczy, a kto nie, to nie. A tutaj o tych śladach pisze i no to jest charakterystyczne zostawianie tego typu śladów, nawiązań do współczesności jest charakterystyczne dla czegoś, co się mądrze nazywa intertekstualność, a która z kolei jest częścią, też mądre słowo, postmodernizmu. I ja obie te rzeczy, i postmodernizm, i intertekstualność, bardzo lubię. I takim najprostszym odwołaniem, jakie można sobie, który zawsze daję, jest główny bohater imienia Róży, który nazywa się Williams Baskerville, co jest odwołaniem Umberto Eco do postaci Artura Conan Doyle'a, autora Sherlocka Holmesa, który wymyślił psa Baskervillów. Ja chciałabym jeszcze troszkę o polityce, no bo powiem tak, znany jest pan nie tylko jako pisarz, ale także jako aktywny komentator życia politycznego. I gdybym tego nie wiedziała, znaczy wiem to i nie mogę uwierzyć, że napisał pan coś takiego. Bo wiecie, mili moi, co jest groźne dla każdego, kto składa wielkie obietnice? Oczywiście to, że okażą się bez pokrycia. No bez jaj. No w Polsce na przykład. No, a co jest dalej? Niech ja zobaczę. No tutaj jest to. Proszę bardzo.
A, no tak, a dalej, a jeśli ktoś zbiera niemal całą ludność miasta i wielu przybliższych z Italii na zgromadzenie, obiecując ósmy cud świata, to będzie miał nieliche kłopoty, jeśli nadzieje wszystkich, którzy go słuchali, zostaną zawiedzione. No właśnie. I to jest już rzeczywiście prawda, ale to bardziej wyobraźmy to sobie jako mecz, w którym obiecujemy, że właśnie rozbijemy przeciwnika, wzywamy tutaj wszystkich kibiców na ten mecz i awansujemy na Mistrzostwa Świata i właśnie zwyciężymy bez trudu tego przeciwnika, rozbijemy w proch i pył i nagle się okazuje, że dostaliśmy straszny łomot, tak? No i to są te zawiedzione nadzieje tłumu. Natomiast zupełnie czym innym rzeczywiście są te nadzieje bez pokrycia składane przez dzisiejszych polityków, niezależnie od tego, czy oni są polskimi politykami, czy z Unii Europejskiej, czy amerykańskimi, czy rosyjskimi, bo jakby politycy są ci sami w tych swoich zapewnieniach, że jakieś obietnice zrealizują, po czym tego nie robią. Jedynym w zasadzie chlubnym wyjątkiem na polskiej scenie politycznej było Prawo i Sprawiedliwość, które zdumiewająco tych obietnic zrealizowało najwięcej. Nie wszystkie, ale na pewno miało największy współczynnik realizacji. No skoro już padła tutaj nazwa, to może pana o to zapytać. Jak wpływa to, że pan się opowiada jakoś tam konkretnie politycznie w dzisiejszej Polsce? To jest rzecz bardzo niebezpieczna, bo natychmiast jest się albo onucą, pisiorem, albo kimś tam jeszcze gorszym. No jak to wpływa na poczytność pana książek? Czy czytelnicy postrzegają pana w ten sposób, czy mają to kompletnie w nosie, bo czytają po prostu? Ja myślę, że część czytelników ma w nosie, tych, którzy się tak nie interesują za bardzo bieżącą polityką. Natomiast rzeczywiście wiem i jestem pewien, że są czytelnicy, bo oni sami się do tego przyznają, którzy moje książki lubili, chętnie czytali, natomiast kiedy się zorientowali, jakie są moje poglądy polityczne i po jakiej ja stronie politycznej stoję, to mówią, że przestali czytać moje książki, przestali je kupować. Także no tak jest tutaj ten fanatyzm, prawda, polityczny, że ludziom przeszkadza to, jakie autor ma poglądy. Natomiast ja tutaj jeszcze też chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o te moje poglądy, mnie się dość niesłusznie przypisuje tak ściśle do PiS-u, jeśli chodzi o te sprawy polityczne. Natomiast ja bym powiedział tak, że ja jestem zwolennikiem pewnych koncepcji politycznych, pewnych idei patriotycznych, konserwatywnych. Natomiast PiS jest mi po prostu najbliżej. I to nie, ja nie jestem kibolem, takim w znaczeniu sportowym, kibolem PiS-u, który będzie zawsze z tą partią na śmierć i na życie, tylko jestem z nimi dlatego, że najbardziej mi odpowiadają. Jeżeli znajdzie się jakaś inna partia, która na przykład pojawi się na scenie politycznej i która będzie po prostu w większym procencie wypełniała moje te idee, które ja sam mam, to bez specjalnego żalu z głosowaniem na PiS się rozstanę. I bardziej, co zresztą wielokrotnie na Twitterze podkreślałem, dla mnie ważniejsza była nie sprawa tego, że ja jestem wyborcą PiS-u i że na PiS głosuję, tylko sprawa tego, jak straszna będzie przyszłość, kiedy to nie PiS wygra. I to się okazuje w tej chwili od roku, jak straszne są rządy Tuska i jego koalicji. Jak bardzo miałem rację, mówiąc, że trzeba na ten PiS głosować, bo on jest no, z całą pewnością mniejszym złem. Ja w ogóle tutaj bym nie powiedział, że jest złem, ale no, na pewno to, co się dzieje w tej chwili, jest trądem, dżumą i syfilisem, a PiS był no, drobnym katarem. Zostawmy wielką politykę, zanurkujmy z powrotem w karty powieści o inkwizytorze. Stworzył pan tutaj nie tylko świat alternatywny, ale religię alternatywną. Troszeczkę już żeśmy ten temat ruszyli. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, jest to religia nadal skoncentrowana na Chrystusie, tylko że On nie jest miłosierny, a mściwy. I teraz pytanie moje w związku z tym, to woli Pan zemstę niż miłosierdzie? No, w moim świecie na pewno ta zemsta jest właśnie motywem przewodnim, ponieważ Chrystus zszedł z krzyża i dokonał pomsty na swoich wrogach i założył wielkie imperium na gruzach Imperium Rzymskiego. Czyli zrozumiałe jest, że w tym świecie właśnie zemsta, a nie miłosierdzie, będzie takim czynnikiem dominującym i będzie tą energią napędową cywilizacji.
słuszna pomsta za popełnione grzechy. I no cóż, jeśli chodzi o miłosierdzie, to jest to bardzo piękna idea, tylko problem jest w tym, że większość ludzi na to miłosierdzie nie zasługuje i jeżeli zbyt często to miłosierdzie czy współczucie okazujemy, to tak naprawdę działamy na korzyść świata zła, czyli na to, że przestępcy czują się bezkarni, że bardziej dba się o dobre poczucie przestępców i zbrodniarzy niż ich ofiar. Ja zawsze uważałem, że ta ofiara powinna być takim głównym punktem naszego zainteresowania i to jej losem powinniśmy być zainteresowani, a nie tym, czy gwałciciel albo morderca miał trudne dzieciństwo. No trudno, miał trudne dzieciństwo, ale nie wszyscy, którzy mieli trudne dzieciństwo, gwałcą albo zabijają. Także nie przejmujmy się sprawcami, tylko przejmujmy się ofiarami. Przychylam się do tego poglądu zupełnie, chociaż wolę wierzyć w miłosierdzie niż w zemstę w życiu pozagrobowym. Natomiast jeszcze chciałam o pana bohaterze, bo pierwszy raz opowiadanie napisał pan o inkwizytorze w 2001 roku. 20 lat ponad. Ponad 20 lat temu. Czy pan pamięta swoje wyobrażenia na temat Mortimera z wtedy, bo na pewno, tak podejrzewam, ewoluował w międzyczasie głowie. Tak, to z całą pewnością bohaterowie przez tyle lat muszą w jakiś sposób ewoluować. Ja myślę, że ten bohater na samym początku, bo ja to pamiętam, on miał być bardziej bezwzględny, miał być bardziej przechylony jednak w stronę mroku, a w tej chwili taki, jaki on się wykreował, on jest po prostu różny. Potrafi zachować się niezwykle szlachetnie, bohatersko, potrafi zachować się wedle naszych dzisiejszych przynajmniej kryteriów nikczemnie, ale też wszystko to jest zgodne z tym jego wewnętrznym kodeksem moralnym, który on sobie wyznaczył i którego on się stara nie przekraczać, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Ale tak, na początku miała to być postać taka, powiedziałbym, że miał to być prawdziwy taki złoczyńca, a w tej chwili wyszła postać niejednoznaczna. O. I razem z nim rozwijał się także cały świat, który pan stworzył, prawda? Rozwijał się cały świat, bo musiał się rozwijać, bo w momencie, kiedy jakoś tam podróżowaliśmy po Europie, czy to myślą, czy to fizycznie, razem z bohaterem, no to gdzieś ta Europa musiała coraz bardziej przybierać określone granice, jakie są państwa, jak wyglądają stosunki polityczne, jak wyglądają stosunki religijne, jaka jest sytuacja międzynarodowa. No i powoli ten świat rzeczywiście tak jakby można powiedzieć, że ta mapa nabierała kształtów i nabierała ostrości i kontrastu. Czy pan go jeszcze lubi, tego bohatera swojego? Dlaczego to pytam? Bo pamiętam kiedyś podczas spotkania autorskiego Andrzej Pilipiuk zapytany, czy lubi swojego Jakuba Wędrowicza, powiedział: nienawidzę dziada, ale pozwolił mi zapłacić za mieszkanie. Jak to u pana jest? Nie, to ja tak nie mam. Ja cały czas lubię pisać książki o tym bohaterze i lubię jego spojrzenie na świat i spojrzenie na życie. I lubię pisać dialogi z nim, jego poczucie humoru, bo też od razu w momencie, kiedy piszę książki o inkwizytorze, też ja przełączam się w pewien inny tryb, inny sposób myślenia i ja to przełączenie się w ten tryb lubię i naprawdę sprawia mi ono nadal satysfakcję. Natomiast jeśli chodzi o świat inkwizytorski, to nie tylko będą to książki z głównym bohaterem jako inkwizytorem Mortimerem Maderlinem, ale jest cykl Płomień i Krzyż składający się z 4 tomów, gdzie jest zupełnie inny inkwizytor bohaterem, czyli Arnold Löwefel
I tutaj był taki niepokój, żeby nie stworzyć Mortimera bis, prawda? Żeby nie stworzyć kogoś, kto tak naprawdę będzie taki sam, tylko będzie się nazywał inaczej. I z tego, co wiem i z tego, jakie mam reakcje czytelników, to że mi się to udało, że stworzyłem bohatera kompletnie innego, który służy tej samej instytucji, ale jest zupełnie inny, ponieważ tak jak Mortimer jest człowiekiem życia, zabaw, który lubi uciechy łoża i stołu, tak Arnold Wawel jest ascetą, który jest zainteresowany tylko i wyłącznie w zasadzie szerzeniem wiary, a też odnajdowaniem pewnego sensu w świecie, zarówno w świecie własnej przeszłości, ponieważ poszukuje cały czas własnej przeszłości i poszukuje motywacji własnych, których już nie pamięta, jakiego natchnęły do działania. Więc są to dwaj kompletnie inni bohaterowie. Teraz piszę książkę ze świata inkwizytorskiego, ale która zupełnie z innymi bohaterami, z biur opowiadań, których akcja toczy się we wczesnym średniowieczu w Brytanii. Będzie się to nazywało Mroczne wieki Brytania. I jest to o tym, jak inkwizytorzy są słabi, jak mają zaledwie gdzieś tam parę zamków, małe wpływy w Brytanii, a w Brytanii rządzą wielcy feudałowie, którzy najczęściej służą potężnym wiedźmim sabatom. I w związku z tym obserwujemy nie potęgę inkwizytorium, które rządzi światem, tylko inkwizytorów, którzy starają się przeżyć do następnego dnia. Także takie zabawy z tym światem również sprawiają mi satysfakcję, że nie tylko główny bohater, tylko właśnie, żeby czasami od tego głównego bohatera, od jego spojrzenia na świat odpocząć i zająć się przez chwilę czymś innym. Te mroczne wieki pojawiają się na kartach jako wspomnienia. Bohaterowie się do nich odwołują. Co tam się działo, nikt do końca nie wie. Pan to robi? Tak, celowo to robiłem, żeby już przyzwyczaić czytelników do tego, że może być książka o tych mrocznych wiekach. To ja teraz zapytam konkretnie, skoro powiedział pan, że pan to pisze, to kiedy to się ukaże? To zobaczymy, bo na razie umowa wygląda w ten sposób, że co ciekawe, mam umowę z Empik Go, że powstanie z tego superprodukcja słuchowisko przed wersją papierową i rok karencji na wersję papierową. Czyli najpierw będziemy mieli słuchowisko, a dopiero w rok potem książkę w wersji papierowej czy w wersji e-bookowej. Także w przyszłym roku, myślę, że najpóźniej w drugim kwartale przyszłego roku będzie można się zapoznać ze słuchowiskiem. To będzie 5 albo 6 opowiadań. Brzmi dobrze, brzmi ciekawie. Szkoda, że to taki odległy termin, ale trudno, przyzwyczaić pan nas do czekania. Niestety to jest nie tylko kwestia napisania, ale po prostu słuchowisko się robi dużo dłużej niż audiobook zwykły. To jak przy tym jesteśmy, to chciałam pana zapytać, jakim typem artysty pan jest, i powołam się tutaj na też fragment, który sobie zaznaczyłam, bo aż się śmiałam czytając, bo tak sobie myślałam o tym, czy co na pana działa, bat czy marchewka bardziej, oraz czy jest pan leniem, który po prostu tłumaczy się, że muza nie chciała zasiąść u pana wezgłowia, czy też jest pan nowożytnym Hiobem, który opowiada, że a to dom im się spalił, a to matka czy żona umarły, czy spotkała ich inna straszna katastrofa. Jak to w pana przypadku jest? Ja pracowałem przez wiele lat w redakcji i byłem redaktorem odpowiedzialnym między innymi za przyjmowanie tekstów od zewnętrznych autorów. No i mnóstwo się nasłuchałem wtedy o ich strasznych przeżyciach właśnie na temat tego, że komuś się spalił dysk twardy, komuś zachorowała mama, babcia, komuś pies wpadł pod samochód i musiał z nim jechać do weterynarza i w związku z tym ciągle tych tekstów nie można było oddać na czas. No takich historii jest mnóstwo. Każdy, kto w redakcji pracował, zapewne tego typu historie zna. Więc to jest takie odwołanie do naszej rzeczywistości, do tych ciągłych wymówek, jakie autorzy mają. No podobnie to wygląda też z autorami, którzy mają oddać książki. Wydawcy już są najczęściej przyzwyczajeni do tego, że rzadko kiedy zdarza się autor tak porządny, żeby oddać książkę w tym terminie, który ma zapisany w umowie, i że zwykle to są opóźnienia mniejsze albo większe. No ja nie wymyślam sobie osobiście żadnych tłumaczeń w stosunku do wydawców takich, że przydarzyło mi się jakieś takie straszne nieszczęście, tylko po prostu mówię, że książka wymaga dopracowania, wymaga szlifu i jeżeli spóźnienie o ten miesiąc, dwa czy trzy, to ona będzie lepsza i tyle. I że ja
jako autor, który za to odpowiada własnym nazwiskiem i podpisuje się pod tym. Wolę mieć produkt przygotowany później, ale lepszy niż szybko, a gorszy. Rozumiem. Motyw na profesjonalistę. Tak, zdecydowanie. Okay. To jest pana styl. A teraz zadam pytanie, które już panu dwa razy zadawałam. Raz 10 lat temu, raz chyba 5 lat temu mniej więcej. Za każdym razem odpowiada pan inaczej. O. Czy pan wie, jak się ta cała historia zakończy? Ja mam różne pomysły na temat skończenia tej historii, bo tam też ciężko powiedzieć o skończeniu. Zależy, co będziemy rozumieli przez skończenie, czy skończenie przygód głównego bohatera, inkwizytora Mortimera Manderdina, czy zakończenie pewnego etapu w działalności świętego oficjum. Jest to dla mnie do tej pory pewien problem. Mam zarysy dość mocne tego, co chciałbym zrobić. Z całą pewnością chciałbym jeszcze dość mocno wrócić do historii pokazanych w ruskiej trylogii i między innymi do postaci Nataszy, która umarła, ale wiadomo, od czasu, kiedy w trzeciej części Aliena Ripley utonęła w płynnej, żelaznej surowce, a w czwartej, czyli w piecu hutniczym, takim gigantycznym kotle hutniczym, a w czwartej części się pojawiła, to już wiemy, że śmierć bohaterów nie jest naprawdę. To ja jako czytelnik, ja panu powiem, co uważam za zakończenie. Oczywiście wyjaśnienie tajemnicy, którą nosi w sobie nasz inkwizytor, oraz wyjaśnienie, co się stało z Chrystusem. O tak, to na pewno będzie, tylko to będzie z kolei, zobaczymy to w innych książkach, bo zobaczymy to w Rzeźniku z Nazaretu, który będzie opowiadał już o czasach biblijnych, o czasach Nowego Testamentu, o życiu Chrystusa, o głównym bohaterem Rzeźnika z Nazaretu ma być rzymski szpieg cesarski, który odwiedza Jerozolimę, żeby badać nastroje i sporządzać raporty cesarzowi i poznamy tam i Jezusa, i apostołów, i Poncjusza Piłata, i środowisko zelotów, czyli taki najbardziej radykalny odłam żydowskiej opozycji antyrzymskiej, z którego między innymi wywodzili się później, oni tak naprawdę powstali trochę później, tak zwani sykariusze, czyli ludzie, którzy terror indywidualny i mordowanie stronników Rzymu uważali za sposób na walkę z Rzymem i na zastraszenie reszty ludności i na powiedzenie im, nie wolno wam współpracować z okupantem. No więc wszystkie te stronnictwa, tak samo faryzeusze, saduceusze, wszyscy oni pojawią się na łamach książki. Będzie zresztą książka, która w dużej mierze będzie oczywiście fikcją historyczną, ale historyczną, nie będzie książką fantastyczną, bo no jeszcze do tego czasu, do czasu zejścia Jezusa Chrystusa, to był nasz świat, prawda? Czyli ja będę jeszcze opisywał nasz świat historycznie, a dopiero kiedy Jezus zstąpił z krzyża, zaczyna się świat alternatywny. Średnio kobieta żyje w Polsce 78 lat mniej więcej. Czy ja dożyję tego, żeby to przeczytać? Jestem po 50, proszę mi powiedzieć. Ja mam nadzieję, że ja dożyję do napisania tego, bo ja mam w tej chwili 59 lat. Zacząłem pisać Inkwizytora, jak miałem 30 z hakiem. No więc wypadałoby rzeczywiście jakoś zbliżać się powoli. Znaczy ja mam nadzieję, że będę żył długo. No tak chciałbym, no nie wiem, no Andrzej Wajda mając 90 lat nakręcił swój ostatni film, czyli Powidoki. No ja też generalnie tak chciałbym jeszcze w wieku 90 lat mieć siłę, żeby napisać książkę, prawda? Ja panu życzę najdłuższego życia, ale czy gdzieś mógłby pan zanotować i schować w skrytce bankowej historię, że jakby się panu nie udało skończyć, to żebyśmy my mieli szansę się dowiedzieć. No my albo nasze właśnie, dzieci, albo wnuki, wie pan. Zostawić taki po sobie taki spadek w formie streszczenia tej historii. No ja mam nadzieję, że to nie będzie konieczne, że jednak dojadę do tego, bo też nie chciałbym zapeszać, bo tak jakbym miał napisać w tej chwili rzeczywiście, jak to się wszystko zakończy, jak ja sobie to w tej chwili wyobrażam, to tak
jakbym zakładał, jakby kusił los, że zakładam, że może mi się coś stać, tak? I że mogę umrzeć. No, żeby pan nie był jak ten George Martin, tak? Że z kurczęcami nie wiemy, jak to się skończy, bo tutaj wyprodukowali książkę, wyprodukowali film, a książka ma być inna, no i co my wiemy? No, Nic nie wiemy. Tak, i żeby nas pan tak nie zostawił już tam trochę. Książka nie? Zaczęła się z serialami mijać. No właśnie. Ja życzę panu oczywiście dużo zdrowia w tej sytuacji i długiego życia, dłużej niż statystyczny Polak, bo Polacy żyją krócej. No niestety, niestety. Wiem, że szykuje pan teraz wydanie książki o PRL-u. Niespodziewana, zupełnie. Niespodziewane dzieło. Proszę parę słów na ten temat. To się urodziło. Ja mam syna, który ma teraz 16 lat. I kiedy miał 14 lat, no, to już się zaczęło wcześniej, ale akurat wtedy, kiedy miał 14 lat, mieliśmy taką rozmowę na temat tego, że powiedział, że bardzo dużo się ode mnie nauczyło PRL-u, więcej niż w szkole, bo ja mu opowiadałem jakieś takie ciekawostki z dziedziny obyczajów, z dziedziny technologii, z jakichś kwestii związanych z zakupami, no z takim życiem codziennym, z czym się borykał przeciętny mieszkaniec, tubylec PRL-u, z jakimi kłopotami. I dla niego to były bajki w ogóle o żelaznym wilku i coś niesamowitego. I w końcu mi powiedział kiedyś, że właśnie jak miał 14 lat, powiedział: tatuś, ty byś to wszystko napisał, nie? I ja pomyślałem sobie, no tak, powiedział, tak, bo wie, że przecież, że jestem pisarzem, no to powiedział, żebym napisał, a później pomyślałem sobie, rany, rzeczywiście, ja mógłbym o tym napisać. I postanowiłem napisać pierwszą w życiu książkę, która nie będzie beletrystyką, oczywiście nie będzie fantastyką, nie będzie beletrystyką, będzie literaturą faktu, czymś, co można zakwalifikować do literatury historycznej, do leksykonów, do encyklopedii, ale jednocześnie będzie miało dużo lżejszą formę. Będzie co prawda podzielone na rozdziały tematyczne, będzie podzielone na hasła również, bo to ułatwia znacznie, ułatwia czytanie. Po prostu przeczytanie tej książki, jeśli nie byłaby podzielona na hasła, byłaby naprawdę bardzo trudne. Ale starałem się utrzymać pewną lekkość formy, żeby to była opowieść, taka opowieść starego tubylca, który nowych podróżnych, którzy gdzieś tam przylecieli na jego wysepkę, oprowadza i pokazuje im wszystkie obyczaje, o których oni nie mają zielonego pojęcia, bo oni pochodzą z zupełnie innego świata. I ja jako ten stary tubylec po prostu wszystko im tłumaczę, co oni mają z tego świata perelowskiego zrozumieć. Jak zacząłem tę książkę pisać, to również pojąłem sam, ile ja muszę napisać, żeby sięgnąć do źródeł, żeby wytłumaczyć wszystko, bo nagle się okazało, że nie wystarczy napisać o obyczajach, o życiu codziennym, że trzeba pokazać pewne fundamenty polityczne i gospodarcze, na których to się utrzymywało. Bo jeżeli nie zrozumie się tych fundamentów, no to nie zrozumie się w zasadzie, dlaczego ten dom był tak kiepsko zbudowany i dlaczego on się tak chwiał. I nie zrozumieją tego, dopóki nie zobaczą, że te fundamenty były po prostu zgniłe, zmurszałe, źle zaprojektowane. No i pisałem tę książkę przez 2 lata. Napisałem ponad 800 stron maszynopisu. Do tego będzie kilkaset ilustracji. Zostanie ona wydana przez wydawnictwo Zyski Spółka w formie albumowej, więc pięknej formie, kolorowy album. Mam nadzieję, że spodoba się wszystkim. I mówiąc to wszystkim, myślę zarówno o moim pokoleniu, czy pokoleniu starszym, czy pokoleniu o jedno młodszym, tych ludzi, którzy liznęli PRL, którzy troszkę ten PRL znają i chcieliby sobie przypomnieć. I chcieliby się ze mną albo zgodzić, albo nie zgodzić, że ich wspomnienia są albo takie same, albo trochę inne. Ale chyba przede wszystkim piszę to z uwagi na pokolenie mojego syna, na tych 14-latków, 20-latków, 25-latków, dla których PRL jest kompletną przeszłością z kart książki historycznej, żeby oni zobaczyli, jak to było, nie poprzez dane historyczne, takie fakty dotyczące wydarzeń, tu tam, nie wiem, stan wojenny, okrągły stół, no tego, czego uczymy się w książkach historii, tylko zobaczyli, jak te wszystkie fakty historyczne odbijały się na życiu zwykłych ludzi. I jak ci ludzie po prostu żyli. No jak ci tubylcy, ponieważ to jest taki mój hołd dla dwóch autorów, czyli dla Artura Conana Doyle'a i dla Julesa Verne, ponieważ pełny tytuł tej książki jest Świat zaginiony, wyprawa do wnętrza PRL. I ja jestem przewodnikiem, który będzie chciał Państwa wszystkich po tym świecie oprowadzić.
Brzmi fajnie, ja tylko mam nadzieję, że wnioskiem, jak i morałem, jaki wysnuję po lekturze tego albumu, który pan stworzył, nie będzie, że PRL to jednak fajnie było. Nie, to na pewno nie. Tam były fajne elementy, ale to były dlatego fajne elementy, żebyśmy byli młodzi. A młodzi ludzie szukają fajnego życia wszędzie, w jakimkolwiek by ustroju i systemie nie żyli. No to są pierwsze miłości, są jakieś pierwsze fajne doświadczenia, pierwsze imprezy, pierwszy alkohol, pierwsze przyjaźnie, nie wiem, lektury, filmy, które wywarły wielkie wrażenie. No uczymy się życia, prawda? I dlatego jest to fajne. Nawet gdybyśmy żyli w najbardziej opresyjnym systemie, to jest to fajne, bo jesteśmy młodzi, bo się uczymy życia, bo to życie dopiero poznajemy. I pod tym względem dla mojego pokolenia PRL jasne, że był fajny. No poza tym nie była to taka opresja jak w czasach stalinowskich, czy w czasach hitlerowskich. No był to reżim, była to dyktatura, ale powiedzmy sobie, że zwłaszcza w czasach Gierka, kiedy ja chodziłem do szkoły podstawowej, no to nie była to z punktu widzenia takiego zwykłego człowieka, który nie był jakoś zaangażowany w działania opozycyjne, czy z punktu widzenia dziecka, nie była to dyktatura straszna. To było jakieś tam życie mieszczące się w granicach. No, nie mówiło się w domach o tym, że nie wiem, boimy się wyjść na ulicę, bo milicjanci nas zabiją, prawda? To tak nie wyglądało i tak nie było. Oczywiście działy się niedobre rzeczy. Były nawet za czasów Gierka, tych stosunkowo łagodnych czasach, były przecież rozbijane demonstracje robotnicze w Radomiu czy w Ursusie. Opozycjoniści byli wsadzani do więzień, byli gnębieni procesami, aresztowaniami i tak dalej. Ale taki zwykły, nieangażujący się w politykę człowiek generalnie nie miał tego życia aż tak bardzo złego. W każdym razie nie aż tak złego jak za czasów stalinowskich, ani jak za późniejszych czasów Jaruzelskiego. W tej Polsce gierkowskiej po prostu jakoś się dawało żyć. Ale ja piszę nie tylko o Polsce gierkowskiej, którą pamiętam jako uczeń szkoły podstawowej, ale również o tej dużo już gorszej, dużo bardziej okropnej, dużo bardziej przerażającej Polsce Jaruzelskiego, Polsce stanu wojennego, już Polsce prawdziwych zbrodni i prawdziwych prześladowań. Także ten obraz i takim morałem, ja to bardzo mocno podkreślam w tej książce o PRL-u, że ile byście tam nie zobaczyli w tej książce zabawnych zdarzeń, anegdot, sentymentu, humoru. Pamiętajcie o tym, że socjalizm i PRL, socjalizm był systemem, a PRL była państwem, który zmarnował życie milionom ludzi i kilku pokoleniom. Bardzo dobry morał, bardzo, bardzo chętnie. W takim razie publikacja kiedy? Też pewnie w przyszłym roku już, i prawda? Publikacja będzie w styczniu, w lutym. W styczniu, w lutym. To już w sumie niebawem, bo zbliżamy tak. Się prawie do choinki. Ja dziękuję panu za rozmowę. Bardzo dziękuję. Na koniec chciałam powrócić do Inkwizytora, przypomnieć państwu, że po to spotkaliśmy się dzisiaj, żeby o Inkwizytorze rozmawiać. Miasto Słowa Bożego, szanowni państwo, warto czytać. Można, co ustaliliśmy tutaj jako samodzielną powieść, ale zachęcam państwa do poznania całego cyklu. Jest tego trochę tomów. Ile? No jest trochę tomów, już się zebrało, ale na szczęście, no właśnie tak jak mówiliśmy, można czytać każdy pojedynczo. Ja też bardzo, bardzo zachęcam, ale zachęcam też, jeszcze powiem może jedną rzecz. Proszę dobrze, bardzo. Że z wydawnictwem Zyski Spółka, żeśmy zawarli właśnie umowę wreszcie na dokończenie mojej książki niefantastycznej, czyli Nasz Umiejęcznika. I ukaże się wznowienie pierwszego i drugiego tomu z Szubienicznika oraz całkowicie nowy, oryginalny tom trzeci i w tym momencie trylogia Szubienicznika, a więc powieść, powiedziałbym, kryminalno-sensacyjna z czasów Polski Szlacheckiej zostanie zamknięta tymi trzema tomami. A to ci niespodzianka na koniec. Tak. W takim razie, szanowni państwo, proszę czytać książki Jacka Piekary we wszystkich odsłonach. Dziękuję. Dziękuję bardzo państwu i dziękuję pani.